teraz pytanie za 55 760 zł. Sprzedajesz przedmiot w serwisie ogłoszeniowym. Normalna sprawa. Kupujący obiecał zrobić przelew na Twoją kartę płatniczą, ale żeby było szybciej, przesyła Ci link do płatności w popularnym komunikatorze. Co robisz? A. Super. Wchodzisz, klikasz i podajesz wszystkie dane z Twojej karty. B. To podejrzane. Nie klikasz. Czekasz, aż znajdzie się inny chętny na zakup. Czy C. Najpierw idziesz zrobić herbatę, potem klikasz i płacisz. Wybieram odpowiedź B. Jak bardzo jesteś pewna? B jak bardzo. Bezbłędnie. Nie straciłaś swoich pieniędzy. Warto zachować ostrożność, aby nie dać się oszukać. Wystawisz przedmiot w serwisie ogłoszeniowym? Poprawna odpowiedź? Komunikuj się z kupującymi wyłącznie na czacie serwisu, w którym publikujesz ogłoszenie. I nigdy nie podawaj danych swojej karty, loginu lub hasła do banku oraz nie klikaj w niesprawdzone linki. Masz wątpliwości? Skontaktuj się z bankiem. Bank Millennium.